Zbigniew Zając, Sportowy Kwadrans, jesteśmy w Szczecinie na SB Spiące. Ze mną Kamil Wojciechowski, dzień dobry. Dzień dobry. Kamil, dziś w zupełnie takiej roli, ale to jest chyba rola, którą polubiłeś. Tak, polubiłem, aczkolwiek nie miałem okazji szlifować swoich umiejętności za dużo w tej dziedzinie, no, ale totalnie bez presji, jakby czuję się tutaj troszkę jak u siebie, wśród znajomych zresztą, znajomi organizują tą galę, więc jakby tworzymy to miejsce, tworzymy ten klimat, mam nadzieję, że może wyjdzie z tego coś oryginalnego, no efekty będziecie mogli zobaczyć za jakiś czas. Słuchaj, no właśnie, rozmawiamy o tym, że czujesz się tu jak w domu, no bo ty też tutaj walczyłeś. Pamiętam, bo komentowałem dwie twoje walki z Michałem Gutowskim i z Arkiem Jędraczką. Dzisiaj oni walczą. Jak to jest komentować walki kogoś, z kim się wygrało? A no nie wiem, to się musisz zapytać mnie, bo jakby nie mam z tym związanych jakichś emocji. Na pewno jestem ciekawy tych pojedynków i o tyle będzie mi łatwiej, że już będę mógł się do nich jakoś odnieść. Tym bardziej, że byłeś z nimi w oktagonie, trochę znasz ich pewnie lepiej dzięki temu. Słuchaj, no twoja kariera, w tej chwili dwie przegrane, natomiast no, wcześniej naprawdę pasmo słabych zwycięstw. Co teraz się dzieje w sportowym życiu Kamila Wojciechowskiego? No jest taka chwila roztrenowania, na pewno chwila na takie przemyślenia, jakieś wyciąganie wniosków. No tak to jest, jak się gdzieś tam idzie, awansuje wyżej, chce się wspinać po tej drabinie, no to gdzieś ten sufit się napotyka. Ja na pewno jakby jeszcze, nie powiedziałem ostatniego słowa, mówię, bardzo fajny okres przygotowawczy zrobiłem do tej walki, ja ciągle czuję, że pomimo gdzieś tam jakiejś liczby, to ja ciągle się rozwijam, ciągle się uczę, dużo w to wkładam energii, czasu. Więc jakby liczę po prostu, że jest to kolejne jakieś doświadczenie i mam nadzieję, że okej, może rekord nie jest do przodu, ale ja jako ten zawodnik staję się coraz lepszy i po prostu będę mógł to jeszcze pokazać, bo będę miał jeszcze szansę. Więc skupiam się na tym, że mam tą szansę i będę chciał ją wykorzystać, a dla mnie najważniejsze jest to, że mogę to zrobić, bo jestem zdrowy, bo nie jestem kontuzjowany, nie muszę pauzować pół roku, rok, tylko mogę teraz już jakby wyciągnąć wnioski i pracować dalej nad tym, żeby na kolejnej gali było jeszcze lepiej. Mówisz, że rekord nie do końca, no ale wiesz, wielu zawodników walczących w MMA i w sporcie na pewno chciałoby mieć taki plus w rekordzie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, wiesz, no ty przecież jeszcze prowadzisz dodatkowo klub. Ileś różnych rzeczy robisz w życiu? No tak, mam też życie takie intensywne. Ja bardzo lubię swoją pracę i swoje życie ogólnie. Jakby robię rzeczy, które kocham i jakby spełniam swoje pasje i otaczam się fajnymi ludźmi. Więc jakby no jestem szczęśliwy po prostu w tym, co robię i mówię tam przegrana, wygrana. No ja w sporcie jestem, rekord w MMA jest taki, ale w sporcie walki jestem bardzo długo i mówię, nieraz przegrywałem. Już po prostu jest to dla mnie, że tak powiem, mój chleb No tak jest i tyle, nie? Chciałoby się zawsze jak najlepiej, ale trzeba się tak pogodzić, że ta droga na szczyt jest, że tak powiem, wyboista. Dużo fajnych jakby rzeczy za mną i mam nadzieję, że jeszcze kilka przede mną. Słuchaj, no to wróćmy do SBS-u. Na które walki najbardziej czekasz? Które walki twoim zdaniem są takie najciekawsze? Wiesz co, no tak jak mówiłem, przede wszystkim walki, bo jest tutaj dużo młodych zawodników. Taki też, co kojarzę tutaj właśnie z wizy w Szczecinie, gdzie przychodziłem na matę, trenowałem, to kojarzę niektórych chłopaków, czy z poprzednich gal kojarzę, czy tam moi byli przeciwnicy, czy wiadomo, Tomasz Narkun, duże nazwisko, Wojtek Kawa przede wszystkim, a tak osobiście to też Hubert Kaczmarek, boks, ponieważ znamy się osobiście ze Śląska, też współpracowaliśmy razem, prowadził u mnie zajęcia, bardzo pozytywna osoba. I właściwie to nigdy nie byłem na żadnej jego walce i mocno mu kibicuję i jestem za nim. Kamil, no to cóż, życzymy Kamilowi dzisiaj połamania języka, bo to się życzy komentatorom i tego, żeby fajnie się te walki dzisiaj układały, bo myślę, że i ty, i kibice, i my wszyscy chcielibyśmy, żeby przede wszystkim bardzo wysoki poziom sportowy. Bardzo ci dziękuję. Fajnie, dzięki śliczne.